Ekscelencje, szanowni goście, panie i panowie. Przede wszystkim chciałabym podziękować za gospodarzom, za możliwość dyskusji i spotkania w tak szerokim gronie. Syryjska wojna domowa spowodowała największą katastrofę humanitarną naszych czasów. Ma bezpośredni, destabilizujący wpływ na bezpieczeństwo, sytuację polityczną i społeczną w regionie Bliskiego Wschodu. Skutki tego konfliktu odczuwa cała Europa. Do tej pory nie udało się nam w znaczący sposób odmienić losu 13 milionów osób, które ucierpiały na skutek kryzysu. W tej grupie znajdują się ponad 3 miliony dzieci, których przyszłość zależy także od nas. Celem pomocy humanitarnej jest zapewnienie warunków do godnego życia zarówno uchodźcom, osobom wewnętrznie przesiedlonym, jak i społeczności krajów sąsiadujących z Syrią. Sama pomoc humanitarna nie rozwiąże jednak głównych przyczyn tego kryzysu. Potrzebujemy rozwiązania politycznego, który ustabilizuje sytuację w regionie. Naszym nadrzędnym celem powinno być jednak w pierwszej kolejności położenie kresu walkom i cierpieniu milionów ludzi w regionie. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o perspektywę ograniczenia skutków kryzysu, jego przedłużający się charakter wymaga połączenia sił. Konieczna jest lepsza koordynacja działań. Potrzebujemy interwencji strukturalnych, inwestycji na rynku pracy i w sektorze edukacji. Kluczowe umożliwienie dostępu do edukacji i pomocy psychologicznej młodym Syryjczykom, już teraz nazywanym straconym pokoleniem. Szanowni Państwo, nie możemy uciec od odpowiedzialności. Polska to doskonale rozumie. Dlatego też, mając na względzie sytuację, jak również znaczenie europejskiej solidarności, podjęliśmy decyzję o skierowaniu pomocy do najbardziej potrzebujących. Ze względu na tę wyjątkową sytuację postanowiłam uruchomić dodatkowe środki w wysokości 3 milionów euro na wsparcie Regionalnego Funduszu Powierniczego Unia Europejska MADAT. W sumie za pośrednictwem ONZ, instrumentów Unii Europejskiej oraz kanałem dwustronnym w 2016 roku Polska zamierza przeznaczyć ponad 4,5 miliona euro na wsparcie poszkodowanych w kryzysie syryjskim. Liczę, że fundusze te przyczynią się do polepszenia sytuacji poszkodowanych, zapewnienia im bezpieczeństwa, podstawowych standardów życiowych, a także realizacji potrzeb związanych z edukacją i rozwojem. Polska zrobi wszystko, ażeby wesprzeć Syrię, aby zapobiec tej strasznej tragedii, którą przeżywa w tej chwili naród syryjski. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Prime Minister. Thank you.